Gosiu, chciałem też zapytać o tak naprawdę najgłośniejszą sprawę, która w tym tygodniu obiegła media, mianowicie o liście, na której są gwiazdy, które używały narkotyków. Powiedz, czy ciebie tam znajdziemy? Chyba sądzę, że nie, ale... Przede wszystkim, ja słyszałam o tej sprawie. Po pierwsze, ja nie mieszkam w Warszawie, więc to już jakby mnie wyklucza z tej listy. Po drugie, podobno osoby, które zażywają narkotyki, są wychudzone. No ja raczej do takich nie należę. Także no sami widzicie. A poza tym, po drugie, ja jestem w ogóle taką osobą, która stroni od wszelkiego rodzaju używek. Ja nigdy nie paliłam. Jeśli chodzi o alkohol, to nie wiem, lampkę szampana, może łyk wypiję na Sylwestra, a też powiem szczerze, rzadko to bywa. Dzisiaj po imprezie nie pijesz. Nie, ja naprawdę tutaj jestem zupełnie jakby takim naprawdę wyjątkiem. Nie przepadam za takimi trunkami, więc już nawet nie mówię o narkotykach. Ja szczerze mówiąc nawet nigdy nie miałam do czynienia z osobami, które biorą. Nie widziałam nawet na oczy, także naprawdę zupełnie. Ja na pewno na tej liście nie będę. No właśnie, bo tutaj jakby odpowiedziałaś troszeczkę na moje pytanie, czy to potwierdzasz, czy faktycznie, bo ty się pojawiałaś w tych mediach jeszcze wcześniej więcej. Czy takie sytuacje zdarzały się na salonach? Byłaś świadkiem takich zdarzeń? Zdarzeń, czyli? Że gwiazdy tak spożywają. Nie, właśnie ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, ani nikt mnie nie nakłaniał, nie próbował sprzedać. Natomiast wiem, że takie sytuacje ogólnie są, ale tak jak mówię, ja bezpośrednio nigdy nie miałam z tym do czynienia.